Czy możesz zrobić, żeby ten obraz był czarno-biały? O. Dziękuję. I teraz jeszcze by się przydała jakaś... smutna, nostalgiczna muzyczka. O, tak lepiej. Cóż, mam wam coś do zakomunikowania. To jest bardzo ważny komunikat, tylko musicie mi zaufać. Otóż... będzie dobrze. Spieszę z informacją, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła podpisy zebrane przez Komitet Starej Wygi Walki z Kościołem Katolickim i Polską Joanny Senyszyn. Ale czy to oznacza, że nic nam już nie zaskrzeczy? A dziś w programie. Czy piekło istnieje? Hitler razem z PiS-em doprowadził również do piekła kobiet. Ukryte lęki lewicy. Kościół próbuje nam... A także kto pokocha panią poseł? Kościół... Oraz kącik porad posłanki lewicy, czyli co należy zrobić, gdy spotkamy na mieście biskupa. A jak biskup wysunie rękę, to wszyscy klękają i próbują ucałować tę rękę biskupa. Marek Miśko, czuwaj katoliku w niedzielę o sprawach wiary, idei, ale dziś optymistycznie. Witajcie, Marek Miśko, czuwaj. A, bym zapomniał, wprowadziłem pewną nowinkę. Zegar, który będzie odmierzał czas do końca audycji. Zaczynamy. Nie bierzemy jeńców. Tylko przez ostatnie 28 dni naszych wspólnych spotkań kanał Marek Miśko Czuwaj uzyskał ponad 150 tysięcy wyświetleń, a większość programów przebiła magiczną barierę 10 tysięcy wyświetleń. To wszystko dzieje się dzięki wam. No i dzięki mojej żonie Monice, która stoi za kamerą. Jeżeli uważacie, że treści tu zawarte są godne waszego wsparcia i chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby kanał mógł trwać i się rozwijać, no a plany są ambitne, to zapraszam. Możecie zostać moimi patronami na serwisie Zrzutka lub postawić kawę poprzez Buy Cafe. Bramy piekła się rozwarły i zadrżały w posadach na wieść, że główna parlamentarna diablica nie będzie już mogła prowadzić swej antycywilizacyjnej rewolucji. Jak zwykle w roku wyborczym dekadencja i marksiści wysuwają na pierwszy plan upiłowywanie roli Kościoła katolickiego. Pragnę zaznaczyć, że nie tacy już próbowali. Ale sięgnijmy do historii. Z kim ramię w ramię prowadziła swoją antyklerykalną wojnę poseł Joanna Senyszyn? Z przestępcą. Z przestępcą Romanem Kotlińskim. Księdzem, który porzucił stan kapłański. Późniejszym wydawcą plugawego tygodnika Fakty i Mity oraz posłem. A czym podpadł ów Roman wymiarowi sprawiedliwości? Otóż założyciel istniejącej na początku lat 2000 antyklerykalnej partii Postępu Racja, z którą w młodzieńczych latach niejednokrotnie przychodziło mi się konfrontować fizycznie na ulicach Warszawy podczas manifestacji, działo się to również w Gdańsku, okres ten zresztą zaliczam do jednego z najpiękniejszych w moim życiu. No ale w 2016 roku ten człowiek usłyszał zarzuty. Jakiegoż rodzaju były to zarzuty? Co miały wspólnego z lewicowym postępem? Otóż został oskarżony o podżeganie do zabójstwa własnej żony, nielegalne posiadanie broni palnej, działanie na szkodę spółki i przywłaszczenie pieniędzy należących do spółki oraz wyłudzenie pieniędzy z tytułu ubezpieczenia od kradzieży dwóch samochodów. A w sierpniu 2019 roku, czyli nie tak dawno, Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że człowiek jest winny popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów. Łącznie sąd wymierzył mu karę bezwzględną 10 lat pozbawienia wolności. Niestety natura nie znosi próżni i choć jedna Joanna odeszła do lamusa, no to w jej miejsce wyrosła kolejna, która dziś jeszcze w sile wieku niewątpliwie skończy jak poprzedniczka. Póki co bawi się w najlepsze. O kim mowa? Oczywiście o poseł Joannie Scheuring-Wielgus, gdy niedawno Komisja Etyki Episkopatu wydała stanowisko teologiczne i moralne, w którym mówi, że choroba psychiczna matki nie jest żadnym argumentem, aby można było pozbawić życia dziecko w jej łonie, no to Joanna 2.0 zaskrzeczała ze złości. Że niby jakim prawem i kto was w ogóle pytał o zdanie? A tak się składa, pani Joanno, że ja pytałem i moja żona Monika też pytała i państwo słuchający tej audycji też. Mało tego, odpowiedź, którą otrzymaliśmy, jest dla nas satysfakcjonująca. Pani poseł Joanna lubi pytać. Kiedyś często pytała o przestępstwa pedofilii w kościele. Dziś już rzadziej.
Ba, odwiedziła nawet w tej sprawie z żoną zmartwychwstałego pana Diduszko, Agatą Diduszko, papieża Franciszka w samym Watykanie. Aby potwierdzić szczerość intencji wspomnianych osób poselskich, towarzyszył im ówczesny prezes fundacji Nie lękajcie się, Marek Lisiński. Pan Marek przez lata podawał się za ofiarę pedofilii. Stał się medialną gwiazdą, no i w poczet tej sławy zebrał nawet kilkaset tysięcy złotych. Okazało się jednak, że nigdy nie był molestowany, nie ma na to dowodów i jest to wyrok sądu. Sprawa potoczyła się później przez wszystkie instancje i trafiła do Sądu Najwyższego, który ją skasował. Uznał, że zażalenie tego pana jest w ogóle nieskuteczne. Czyli nie było żadnego molestowania. Zaszczutemu księdzu z diecezji płockiej nikt nie dawał wiary. Nawet jego własny rodzony biskup. Sam ksiądz natomiast zapytany przez media powiedział słusznie. Oczekuję, że w sytuacji, gdy sąd orzekł, że Marek Lisiński kłamał, biskup Libera przeprosi mnie publicznie za te wszystkie oszczerstwa i odsunięcie mnie od pracy. To właśnie biskup Płocki od samego początku dawał wiarę temu panu, a nie mnie. Pisałem już w tej sprawie do kurii i biskup przyznał, że sam dał się oszukać. Jestem niewinny. Nigdy nie skrzywdziłem ani pana Lisińskiego, ani nikogo innego, zapewnia ksiądz Witkowski. Tylko prawdziwy mężczyzna ma odwagę przyznać się do błędu. A biskupi zdaje się są mężczyznami, prawda? Czy znów nie mamy komentować, bo biskup się posmuci? Gdy trzeba było kasować starą mszę w diecezji płockiej, to biskup Libera był pierwszy i jakoś smutku nie było widać. Więc pani poseł Scheuring-Wielgus, zostawiając już księdza biskupa, uwiarygadniała tego człowieka. A ilu wyborców dało natomiast mandat do tego, aby pani Scheuring-Wielgus uwiarygadniała? 26 092 osoby. Wiemy już więc, że w okręgu toruńskim, z którego startowała Joanna 2.0, mieszka przynajmniej 26 tysięcy osób o cechach, powiedziałbym, niskiego zagospodarowania intelektualnego. No dobrze, a wiecie, jaką rolę pełni pani poseł w polskim parlamencie? Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Co więc w ramach tej kultury ma do przekazania narodowi pani poseł? Kościół próbuje nam mówić, z kim mamy spać, a z kim nie. Kościół próbuje nam mówić, kogo mamy kochać, a kogo nie. Kościół mówi politykom Prawa i Sprawiedliwości, co mają robić w Sejmie. Przecież to jest jakiś absurd. To jest chora sytuacja. A co robią politycy PiSu? Jeżdżą do Rydzyka limuzynami, klękają przed biskupami. A jak biskup wysunie rękę, to wszyscy klękają i próbują ucałować tę rękę biskupa. Kler razem z PiSem doprowadził również do piekła kobiet. Wyobraźcie sobie kwotę 10 miliardów. Tyle prawdopodobnie Kler dostaje rocznie z naszych publicznych pieniędzy. 10 miliardów. Prawdopodobnie tej kasy jest o wiele, wiele więcej. Za te pieniądze moglibyśmy wyszkolić lekarzy, wybudować przedszkola, wybudować żłobki. Natomiast ta kasa płynie do kleru. Jeżeli oni wygrają następne wybory, to będzie jeszcze gorzej. A będzie jeszcze bardziej gorzej, jeżeli dojdzie do tej koalicji PiSu z tą bandą ministrantów z Konfederacji, która krzyczy w Sejmie brawo. Szczęść Boże! Nie możemy do tego dopuścić! Przeanalizujmy więc po kolei. Kościół próbuje nam mówić, z kim mamy spać, a z kim nie. Nic bardziej niedorzecznego, pani Joasiu. Kościół mówi, co grozi katolikowi, jeżeli będzie spał nie z tym, z kim trzeba. Wolna wola. Stosować się nie trzeba. Kościół próbuje nam mówić, kogo mamy kochać, a kogo nie. Pani Joanno, Kościół mówi, że mamy kochać Jezusa. Ja jestem mężczyzną. Jezus jest mężczyzną. Kocham też swojego ojca, który jest mężczyzną. Tato, 100 lat i zbawienia z okazji urodzin. A czy długo będzie pani więc głosiła takie homofobiczne poglądy? Kościół mówi politykom Prawa i Sprawiedliwości, co mają robić w Sejmie. To prawda. Kościół im mówił, ale oni nie chcą słuchać. Przecież to jest jakiś absurd. Tak, ma pani rację. To jest absurd. To jest chora sytuacja. A co robią politycy PiSu? Jeżdżą do Rydzyka limuzynami, klękają przed biskupami. A jak biskup wysunie rękę, to wszyscy klękają i próbują ucałować tę rękę biskupa. Pani poseł mówi nieprawdę. Klękamy przed biskupem tylko na terenie jego jurysdykcji, czyli tam, gdzie Kościół ustanowił go pasterzem. Ludzie cywilizowani nazywają to miejsce diecezją. Natomiast nie całujemy ręki, tylko pierścień, znak zwierzchnictwa i władzy Chrystusowej. No a poza tym, jak chce pocałować biskupa, który jest mężczyzną w dłoń, to pani chyba nie powinna protestować, a przynajmniej robić to jako ostatnia, prawda? Bo to już śmierdzi homofobią.
Hitler razem z PiS-em doprowadził również do piekła kobiet. Czyli przyznaje się pani. Przyznaje się pani, że piekło istnieje. Ciekawe, co na to Włodek Czarzasty i egzekutywa pani partii. Wyobraźcie sobie kwotę 10 miliardów. Tyle prawdopodobnie Kler dostaje rocznie z naszych publicznych pieniędzy. 10 miliardów. Prawdopodobnie tej kasy jest o wiele, wiele więcej. Patrzcie, jaka spryciula. Prawdopodobnie i prawdopodobnie. To pani niech sobie gdyba, a ja podam w tym czasie fakty, okej? Okay? Nawet wasz Newsweek ich nie neguje. Każdego roku z budżetu państwa na związki wyznaniowe trafia około 3 miliardów złotych. Nie na Kościół katolicki, ale na wszystkie związki wyznaniowe. Po co pani kłamie? Mówiła pani o 10 miliardach. To znaczy, po co to ja wiem? Ale czy pani jest nie wstyd? Są trzy pule. Pierwsza na wynagradzanie lekcji religii. Sam uważam, że powinny być one przeniesione do szkółek niedzielnych, no bo poziom katechezy jest często katastrofalny, od kiedy stała się ona powszechna i rozlała po szkołach. Po drugie, jak podaje zresztą Newsweek, kolejny strumień pieniędzy płynie do funduszu kościelnego. Teoretycznie na działanie wszystkich kościołów i związków podaje Newsweek, ale co oczywiste, najwięcej zyskuje na nim kościół rzymskokatolicki. Na wszystkie związki wyznaniowe, pani poseł. A niech pani zgadnie, dlaczego kościół katolicki otrzymuje najwięcej. Bo? No, bo? Bo katolicyzm jest w Polsce religią dominującą. No i został nam trzeci koszyczek. To uczelnie, ziemie i majątki. Sprawa prosta jak drut. Państwo dotuje szkolnictwo wyższe, prawda? Więc i również to katolickie. Chociaż niewiele ma ono dziś z katolickim nauczaniem wspólnego, ale pani tego nie wie. Majątki. Załóżmy, że moja prababcia przed śmiercią zapisała ziemię kościołowi. Wie pani dlaczego? Bo była jej własnością i nic pani do tego, jak nią dysponowała. Przyszedł Stalin, który odebrał cały majątek kościołowi. Później mieliśmy PRL, no i przyszła Trzecia Rzeczpospolita, która nie zerwała prawnie z PRL-em. Kościół domaga się więc zwrotu ziemi. Ma do tego pełne prawo. Ma, bo ludzie oddawali ziemię nie państwu, tylko kościołowi. Takie było ich życzenie. Państwo nie oddaje ziemi, bo tak sobie życzy, bo kościół tego żąda. To jest własność kościelna. Trzeba oddać wszystkim tym, do których własność należy. No i świątynie. Ma pani świadomość, że większość z nich to są zabytki najwyższej klasy? Dziedzictwo naszej kultury, a dodatkowo konstytucja mówi, że... Tak jest, Joasiu, ty nasze słoneczko kochane. Konstytucja, artykuł 32. Wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Pani wybaczy, ale pani fobie do takich przyczyn nie należą. Więc pani wystąpienie można porównać do starej anegdoty. Nie w Moskwie, tylko w Petersburgu, nie rozdają, tylko kradną i nie rowery, tylko samochody. W świecie ludzi cywilizowanych nazywamy to kłamstwem. A na odchodne w niedzielę. A propos byłych księży. Pewnego razu byłem na pewnym wydarzeniu, podczas którego występował właśnie taki pewien znany były ksiądz. Został on zapowiedziany z imienia i nazwiska. Po wystąpieniu rozmawialiśmy w większym gronie. Zadałem wówczas publiczne pytanie konferansjerowi. Dlaczego nie przedstawiłeś księdza, mówiąc, że to ksiądz? Prowadzący zamyślił się, ale odpowiedział na to sam zainteresowany. A, bo ja już nie jestem księdzem. Odpowiedziałem, tak się tylko księdzu wydaje. Bo są bowiem sprawy, które pozostają w rozrachunku pomiędzy Bogiem i jego kapłanami. Sakrament ten, sacri ordines, tym różni się od innych, że jest niezmazywalny i odciska na duszy trwałe piętno. Nawet gdyby ktoś twierdził, że nie ma duszy. A jeżeli jesteście zainteresowani kontynuowaniem przeze mnie tego oto dzieła na tym oto kanale, zachęcam was do wsparcia. Możecie zajrzeć do linków poniżej i w pierwszym komentarzu, na przykład stawiając mi kawę, żebym nie przysnął, albo zostając moim patronem na serwisie zrzutka.pl. To dla mnie bardzo ważne, aby nieustannie się profesjonalizować i rozwijać. Marek Miśko, czuwaj katoliku w niedzielę. Czuwaj. Michałek. Zachęcam was do obejrzenia wczorajszego mocnego programu na temat antypolskiego filmu Agnieszki Holland. Gdy dookoła rozpierducha jedność jest dla nas na wagę złota, tworzony jest film obrażający naszych obrońców granic. A co my daliśmy, żeby nasi poczuli się, że naród jest z nimi?
Podpiszcie list z podziękowaniem dla Straży Granicznej i funkcjonariuszy. Link znajdziecie w opisie filmu. Czuwaj, widzimy się za tydzień równo o 19:10. Najpierw w sobotę, a później w niedzielę. Marek Miśko, czuwaj!